Dobra, Wojtas, dawaj, jedziemy z tematem. Tak? Mówiłeś coś o jajkach. Dobra, to ja powtórzę. Ale to czekaj, jak nagrywamy... Ja już wiemy, o jajkach coś. No tak, to już się nagrywa, to ja nie mogę teraz powiedzieć, bo jeżeli ja powiem to teraz, to nikt nie będzie czego do końca odcinka, bo będzie wiedział, o co chodzi. Ważne, że wy już wiecie. Ja wiem, oni wiedzą, ale no tak. Ci przed kamerą, przed telewizorem, przed YouTube'em, przed telefonem nie wiedzą. To o czym tu mówiliśmy? Teraz rozmawialiśmy o tym, że jest zespół Tureta, zespół muzyczny autentycznie w Krakowie. No i grają taki ciężki rok. I w związku z tym też mam fajną historię, mogę wam opowiedzieć. Opowiadaj. Nie, bo to w końcu my jesteśmy dla siebie, a ty nie ty dla nas. No, wiemy. Pół na pół. Dobra? Dawaj. Wasz zespół dla mnie, mój zespół dla was. Dobra. A, zajebiście. Nie, bo ja miałem taką historię, kiedyś byłem w supermarkecie. Ja i stałem w kolejce, nie? Jeszcze tam, bo już było dużo... Za mną było dużo starszych pań, a przed nas to taki, wiesz... Koleś, wiesz, format 2x2, nie? Taki, wiesz, kafar. A Turet to też są natręctwa. Czyli po prostu, wiesz, imię zawogło mnie ciaśnie i ty mam ochotę, wiesz, rozepchać się, walnąć z rynki jak typowy dres. A i stoję przed tym kafarem, nie, wiesz, uścisk tych koszyków, ja mówię, nie zrobisz tego, bo to się źle skończy, nie. Ty, no i dusiłem to sobie na lewie, jak to w Biedronce, nie, raz, dwa, trzy i wiesz, kasuję. No i w końcu wywaliłem z rynki temu kolesiowi, nie. A on się odwraca. Ej, i pyta się mnie, ty, a ty masz jakiś problem, wiesz, tak stoi, masz jakiś problem? Patrzę na niego i... Nie no, zespół Tureta. O nie, to zajebista muzyka. Autentycznie, zbił ze mną pionę. Kasjerka, wszyscy zryci, ja wryty, a koleś, wiesz, zbił ze mną pionę i wyszedł ze sklepu, nie? Jakiś fan. Jakiś napierdalać fanów z bańki. No, nie, ale powiem wam naprawdę, to jest temat na film, na książkę, na program stand-upowy, na wszystko. Nie żeby coś, nie, ale jakbyście kiedyś nagrali piosenkę o Turecie, to myślę, że byłby hit. Wiesz, to jest tyle historii. Skontaktujemy się z nim. Jestem ich menadżer. Dobra, może już zaczniemy. No tak. Ja. A to jeszcze nie zaczęliśmy. Siemanko, z tej strony Wojca, dzisiaj ze mną nocny kochanek. Reprezentujący? Reprezentowany właściwie. Reprezentowany, przepraszam. Przepraszam, bo ci zwróciłem uwagę, teraz wyjdę na chama. Odwołuję to, co powiedziałem. Reprezentujący Krzysiek, piosenkarz. Arek, gitarzysta. Słuchajcie, chłopaki, myślę, że nie sposób na początku poruszyć tematu waszej trasy koncertowej, która... Możecie mnie teraz poprawić, ale z tego, co widziałem na internetach, to jest wyprzedana w 100%. Czy mogę, że się mylę i są jeszcze gdzieś te bilety? Mylisz się, ale nieznacznie, więc możemy powiedzieć, że masz 100% rację, a właściwie taką 99% rację. Bilety nie sprzedały się wszystkie, jedynie w Radomiu i jeszcze kilka sztuk zostało podobno w Iławie, ale mamy 37 koncertów, czyli tylko te dwa są takie nie do końca wyprzedane, więc myślę, że spokojnie można to zaokrąglić. Wcześniej mówię, że zawsze byłeś bardzo dobry z matmy. Nie. Znaczy tak. Olimpiady, wszystko było moje. Czyli w przybliżeniu tak, 100%. No właśnie, to już Opole jest miastem na ostatniej prostej tej trasy koncertowej. I jak to wygląda u was do tej pory? Jesteście zmęczeni, czy może to jest tak, że z koncertu na koncert jesteście coraz bardziej nakręceni i tej energii jest coraz więcej? Tak, naprawdę to w sumie... A, bo nie, ja nie mogę go dotykać, czyli no nie, tak, nie, dobra, to się tak nachyla. Nie, bo ja lubię sobie tam podotykać. Mikrofon to zawsze jakoś do ręki się leci. No tak. Nie no, a... Ładnie wyglądacie razem. Tak. Dzięki. Zagalopowałem. No, trochę tak. Nie no, tak naprawdę to właśnie to jest, wiesz co, zadziwiające, że ta trasa już się kończy, a mi się tak wydaje, że ona się dopiero zaczęła. Chyba Krzysio, pewnie tobie też tak się wydaje. I właściwie to dopiero się rozkręcamy. Słyszałem, że grasz na gitarze, a nie śpiewasz albo rapujesz. Nie, ale jestem też raperem takim początkującym, naprawdę. Tak? Nie, ale naprawdę, no Krzysiu. No, Arek nawet założył w ostatnim czasie swój profil. Nazwał swój... Właśnie ciężko powiedzieć, że to jest skład, bo to jest pseudonim artystyczny typowo. Jeszcze nie masz, Arek, składu, nie? Nie zrobiłeś się składu, to jest po prostu... Kolegów, ale oni tam się bardziej nie dają niż ja. No. W każdym razie, jeśli interesujecie się chociaż trochę hip-hopem, przeserdecznie zapraszam na profil Kutacha na Instagramie. Bo ja jestem Kutach. Odważna ksywka jak na rap. Bo tak miał być kawał chuja, ale to by było chyba wulgarne i zostaliśmy... Jest Paluch, jest Tedy, jest Paluch, to jest i Kutach.
Takie połączenie, tak? Tak. A, jasne, spoko. Chłopaki, w 2018 zgarnęliście platynę, album roku i tytuł wokalisty roku w plebiscycie Antyradia. I teraz mam do was takie pytanie, bo tych sukcesów jest u was coraz więcej. Jakie macie teraz cele takie muzyczne? Co byście chcieli w najbliższym czasie osiągnąć? Jeżeli w ogóle jest, co jeszcze chcielibyście osiągnąć? No tak naprawdę apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak z jednej strony zawsze tak z Arkiem powtarzamy, że nigdy jakoś nie spodziewamy się jakichś nagród i każda nagroda jest dla nas jakimś takim sporym wyróżnieniem, dlatego że gramy taką specyficzną odmianę muzyki metalowej, głównie ze względu na te teksty. Jak robisz sobie jaja w muzyce, to nie jesteś postrzegany tak, wiesz, na serio. Więc jakakolwiek nagroda, jakiekolwiek wyróżnienie jest dla nas nie lada, powiedziałbym, nobilitacją. W każdym razie myślę, że no cóż ja mogę powiedzieć, no możemy się, mam nadzieję, że niedługo album Randka w ciemność pokryje się chociażby tym złotem i co, no i może później jakąś platyną czy coś, no trzeba mierzyć wysoko, no co ja ci mam powiedzieć, no a tak naprawdę najważniejsze dla nas są koncerty, żeby te koncerty były, obfitowały właśnie w konkretną frekwencję, żeby te koncerty, jeśli nie byłyby nawet wyprzedawane, to żeby po prostu dużo ludzi przychodziło na Nocnego Kochanka i chyba tego najbardziej możemy sobie życzyć i tego najbardziej oczekujemy. A właśnie, czy na waszych koncertach ta publika jest taka, że preferujecie zrobić... Nie, są niektórzy trzeźwi, zdarzają się. Nie, no wiadomo, ale czy preferujecie na przykład robienie stage divingu, czy po prostu może ludzie na waszych koncertach samoistnie robią pogo, bo ja szczerze przyznam, od zawsze słucham rapu i reggae i w życiu bym, jakby ktoś mi 5 lat temu powiedział, Wojtas, będziesz słuchał takiej muzyki, jaką wykonuje Nocny Kochanek, to bym powiedział, weź tu się pani w czoło, a ta muzyka jest taka, że słuchamy ją, słuchamy z kumplami i tego nie można przerwać, bo po prostu my to cały czas powtarzamy i to jest zajebiste. Wczoraj nawet z kumplami nas poniosło, to prawie stół skopaliśmy, bo po prostu taka energia nas tętniła i to nie były tiki, stary, naprawdę. To utworzy Angela. Wiesz co, publika reaguje, chyba tak. Publika reaguje naprawdę różnie i my im, że tak powiem, po męsku dajemy wolną rękę, bez względu na płeć. I tak naprawdę dajemy im szerokie pole manewru i duże pole do popisu. Natomiast na każdym koncercie jest kilku ochroniarzy albo kilkunastu, w zależności od obiektu, którzy tych ludzi pilnują i jeśli na przykład klub jest mniejszy, to też nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład na każdym numerze ktoś tam rzeczywiście brał udział w tym stage divingu, żeby ktoś tam szedł na fali i tak dalej. I musimy też trochę sami dbać o to bezpieczeństwo. Na przykład ostatnio graliśmy taki koncert w Bielsku Białej. Ja na przykład ze sceny zauważyłem, jak chłopak w drugim rzędzie drugiego zaczął lizać po policzku. I stwierdziłem, że to już chyba nawet jak na koncert Nocnego Kochanka, to ta granica dobrej zabawy została chyba przekroczona. To znaczy, może nawet nie interweniowałbym, gdyby nie fakt, że widziałem, że temu drugiemu się to nie za bardzo podobało. I od razu powiadomiłem ochroniarza i w ciągu, nie wiem, może 5 sekund dosłownie, autentycznie, był już w tłumie i tego liżącego wyciągnął z tłumu. Tak się teraz zastanawiam, czy on go wyciągnął dlatego, żeby zwrócić mu uwagę, wyrzucić go z klubu, czy wyciągnął ze względu na jakąś taką zazdrość, że liczył, że może jemu też coś tam się dostanie. W każdym razie zabawa na Nocnym Kochanku jest różnoraka. Chłopaki, bo tutaj już tak troszkę usłyszałem tych historii, a moje kolejne pytanie... A my jeszcze nie zaczęliśmy nagrywać. Nie, no to już się nagrywa długo. Chciałbym was poprosić, żeby no, każdy z was, jeżeli jest to możliwe, jeżeli mogę mieć do was taką prośbę, panowie, żeby każdy z was wymienił po 5 rzeczy, które najbardziej kochacie w koncertowaniu. Kto zaczyna? Ja mogę, bo ty no mi wszystko dawaj. Zabierzesz. No właśnie, tak się boję teraz. A, znowu ci wziąłem. Może, branie do ręki, a nie. No. A już nie, masz nawyki rapera, stary. Bierzesz Mike... branie do ręki. A nie, bo już wiesz, jeszcze biorę tak i jeszcze robię, jak będę już mówił, to zrobię tak, nie? 5 rzeczy, które najbardziej podoba mi się w koncertach, powiem wam teraz. Nie, no, nie będę rymował, bo mi nie wejdą rymy i będzie potem wstyd. Kurde, ludzie, no to jest pierwsza rzecz. Bawiący się ludzie, to jest druga rzecz. Moi koledzy, którzy też się dobrze bawią, to jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz to jest alkohol. A piąta rzecz to jest dobra zabawa. Krzysiu, masz coś jeszcze? To ja spieprzam. Nie, no teraz...
Pozamiatałeś. Dobra, teraz Krzysiu, twoje pięć. Ja bym na pewno bym zaczął od takiej relacji z publicznością, czyli to jest trochę to, co Arek mówił, natomiast ja bym bardziej skupił się po prostu na tej takiej relacji, na tym utożsamianiu się, identyfikowaniu. Jak wychodzisz na scenę i widzisz, że ludzie po raz śpiewają twoje teksty, ale czują to, co ty robisz, to znaczy odpowiada im to rzeczywiście w 100%, to jest dla ciebie takie, można śmiało powiedzieć, spełnienie marzeń. To jest chyba ta pierwsza rzecz, najważniejsza. Miałem jeszcze chyba drugą jakąś też fajną, ale w międzyczasie już się rozproszyłem, jak Arek ten zwrócić uwagę. Jestem zniesmaczony. To jest to. Już wiem co. Taka sprawa, która jest bardzo istotna w koncertach, to jest to, że na scenie tak naprawdę możemy być tym, kim chcemy być. To znaczy, no nikogo, z jednej strony nikogo nie udajemy, ale z drugiej strony możemy sobie pozwolić na to, żeby pójść gdzieś tam o krok, dwa kroki, albo ileś tam kroków dalej i żeby czuć taką, wiesz, większą swobodę. Kiedyś tak James Hetfield powiedział, że wiesz, to nie jest tak, że my na co dzień jesteśmy jakimiś takimi, wiesz, groźnymi typami. Wychodzimy na scenę i, wiesz, robimy te groźne miny, wydajemy z siebie takie, jakieś tam specyficzne dźwięki i tak dalej. Ale wiesz, na co dzień tacy nie jesteśmy. James Hetfield w ogóle okazał się, jak tam kilka rozmów z nim obejrzałem, że jest takim dosyć wrażliwym człowiekiem. A oglądając go na scenie, pewnie byśmy tak nie powiedzieli. Także to jest też taka tak ważna, uważam, bardzo ważna rzecz. Czyli tak w skrócie to taka w pewnym sensie możliwość lansowania się. Na swój sposób oczywiście, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. A tak naprawdę pozostałe to chyba pokrywają mi się z ojcem Arkadiuszem. Tu zastanawiałem się też długo nad tym alkoholem. Bo alkohol jest super. Jesteś w robocie, możesz się napić, się nikt nie wypije. O, to tak bym to powiedział. Że to jest taki rodzaj roboty. Ty Wojta, sorry, ty trzymaj ten mikrofon. Ale teraz nie wyjdzie na to, że ty mi trzymasz mikrofon i... Spoko, nie będę miał tiku, zębów nie stracisz. Poza tym mamy tego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, wiesz? Ale czy ja mam? No, pożyczę ci. Okej. Okay. Także tak zastanawiam się nad tym alkoholem, bo jeśli chodzi o sam alkohol, no to okej, no każdy lubi chyba sobie dziabnąć, ale u nas jest fajne to, że możemy się dziabnąć w robocie i nawet ludzie tego od nas oczekują. Ja czasem, jak wychodzę na scenę na przykład tylko po jednej takiej szklaneczce gdzieś tam, to mam wrażenie, że tak mówię, kurczę, może ja trochę... Nie wiem, w pewnym sensie zawiodłem tych ludzi. Oni liczyli, że ja tutaj wyjdę taki, że ja będę musiał im oddać, rozumiesz, inicjatywę, przekazać, a rozumiesz, ja nie oddaję. No, także to jest ewentualnie taki minus, takie znalezienie tej granicy, ale mieliśmy mówić o plusach, dobra, czyli ten alkohol niech będzie, ale takie właściwe stosowanie tego alkoholu i co, pozostałe dwa plusy? No to jest, nie wiem, no przede wszystkim takie ogólne pojęcie rock'n'rolla. Tak bym to określił. Czyli to nie jest, wiesz, jakaś opera, nie jest to koncert muzyki poważnej, że musisz się zachowywać w określony sposób, że musisz, wiesz, siedzieć pod tym krawatem, czy tam w garniturze. Każdy jest sobą po prostu. Tylko tak, każdy jest sobą, ewentualnie nawet może tą swoją osobowość trochę naginać i może nawet trochę, tak jak wcześniej powiedziałem, pójść o ten krok, czy tam 10 kroków dalej. To jest chyba za czwarty czynnik, czy tak trochę... Już piąty, bo tym czwartym był ten alkohol w pozytywnym znaczeniu. I potem zaczęliśmy rozmawiać o tym, że... pewnie jest 7. Tak, że praca, którą wykonujecie w sumie nie jest pracą, bo też wychodzę z takiego założenia, że... No i bardzo ważny czynnik, o którym nie powiedział ojciec Arkadiusz. Ojcze Arkadiuszu. Piękni mężczyźni pod sceną, ewentualnie kobiety. Czasem. A to tak na drugim miejscu, bardziej faceci, nie? Wiadomo. Znaczy, co kto lubi, Wojtas, no wiesz, no ja nie będę ci tutaj wchodził w paradę. Dzięki. Taki chłopaki, nieuchronnie zbliżamy się do bonusowego fragmentu tego odcinka, ale mam do was pytanie na sam koniec, już tak troszkę odchodząc od sceny. A tak bardziej patrząc w wasze życie prywatne, oczywiście nie chcę się zagłębiać, prawda, w rodziny, w romanse i tak dalej, finanse i w was, tylko po prostu, czy macie swoje może jakieś hobby, które po prostu na co dzień was ludzie z tego nie znają? Ja wiem, ja na przykład pasjonuję się hodowlą zwierząt egzotycznych, głównie jaszczurek. No to nie, ja nie. Jaszczurkami jakoś się nie zajmuję. Ale to masz jakieś hobby? Właśnie ciekawe jest to, że kiedyś do mnie zadzwonił dziennikarz z jakiejś tam prasy i robił ze mną taką krótką ankietę na temat mojej osoby, tam podstawowe jakieś dane i w pewnym momencie doszło do hobby. I ja mówię, że wiesz co, że lubię, wiesz, na gitarce sobie pograć, coś tam pośpiewać. On mówi, no tak, no ale tym zajmujesz się na co dzień. A ja mówię, no to wiesz co, lubię jeszcze też, kolekcjonuję płyty.
lubię sobie czasem coś włączyć, jakiegoś tam fajnego, czegoś posłuchać, co lubię. Mówi, no dobra, ale tym też w sumie to jest coś, co trochę się zajmujesz na co dzień. Mówię, no tak, ale nie do końca. I tak sobie zdałem sprawę w pewnym momencie, że to, co kiedyś było moim hobby, stało się teraz, jakby nie patrzeć, moją pracą. Więc może teraz się okaże, że jestem takim trochę nudnym człowiekiem. Ale jakby większość moich zainteresowań oscyluje właśnie w klimatach muzycznych lub około muzycznych, czyli albo ja coś robię z muzyką, albo próbuję robić, albo tej muzyki na przykład słucham i podziwiam innych, którzy tę muzykę robią. Ojcze Arkadiuszu? No tutaj Krzysiu dobrze powiedział, tak, bo zawsze jak mnie kiedyś parę lat temu pytali hobby, to mówię, że gram na gitarze, ale masz piękne hobby, w ogóle, że wspaniale, nie? A teraz jest właśnie tak, że no ale to dobra, to tam robisz na co dzień, ale coś innego, coś robisz, nie, czy tylko na tej gitarze, że... No ty rapujesz teraz już. Teraz rapuję, tak, jestem raperem, to jest też moje hobby, jeszcze nie umiem, ale się uczę. To jest, tak, ale tak, nie wiem, no tak nic się nie zastanawia. Lubię sobie po górach pochodzić na przykład, czy tam w PlayStation zagram sobie do domu, no, takie pierdoły trochę. Ale góry, tak, mnie Arek zawsze kojarzył się z tymi górami. Nie jest może jakimś takim super zapalonym taternikiem, albo alpinistą, albo himalaistą, ale zawsze jak się pojawia jakiś temat wyjazdu w góry, to Arek zawsze, o to jedziemy, tu sobie zobaczymy, tam wejdziemy, zobacz Krzysiu, ja ci pokażę, wejdziemy tam na tą Orlą Perć, albo tam wejdziemy na te Rysy, albo na inne jakieś tam Śnieżki i tak dalej. I liczę, że mnie zabierze wreszcie na taką randkę. Chłopaki, ciemno. Zanim tutaj nam wesoły pan operator przyniesie koszyk, przyszło mi jeszcze jedno pytanie na myśl, bo jak tutaj weszliście i od razu się tylko upewniłem, czy wiecie, że mam zespół Tureta, bo czasami były różne nieporozumienia. Z jednym artystą na wywiadzie prawie się pobiliśmy raz. Co myślał, że go przerzeźnia? Nie, bo to było z Abelardem Gizą, wiesz, bo... Z Abelardem Gizą, bo stand-uper i myślał, że chłopak ze studiów, wiesz, przychodzi sobie młodziek i go wkręca, bo... wiesz, bo rozmawialiście zresztą tak, że odpaliliśmy kamerę i ja mówię, no słuchaj Abelard, mam Tureta, nie? Mówię, a spoko, ja mam AIDS, nie? No i stand-uper, to myślałem, że spoko zaakceptował, ale powiedział mi żartem, nie? No ale się pospinaliśmy, a potem wyszło z tego... Ale Abelard spoko, no, tak, no to jest, można powiedzieć, wiesz, ojciec mojego sukcesu na pięciolecie mojej działalności, bo dzięki niemu właśnie miałem roast, gdzie była nie lada fajna ekipa, także chciałem pytanie do was, czy już wcześniej wiedzieliście o zespole Tureta, może kogoś poznaliście, bo... Tutaj też padło od was od razu pytanie, czy no, mam te przekleństwa, nie? I właśnie jak to u was wyglądało wcześniej, czy poznaliście kogoś, czy może to jednak była taka stereotypowa wiedza wyczerpana z internetu bądź z telewizji? No szczerze mówiąc, to mieliśmy taką stereotypową wiedzę na ten temat. Zresztą tak jak wcześniej rozmawialiśmy, w sumie nie byłeś jakoś strasznie zszokowany tym faktem, że ten element zespołu Tureta, który u niektórych się objawia, czyli właśnie te przekleństwa, jest takim... najbardziej elementem zaczepnym, nie? Który można gdzieś tam poruszyć w prasie czy tam w mediach. I my zazwyczaj z tym elementem się spotykaliśmy i szczerze mówiąc to przez długi czas grając w Nocnym Kochanku miałem taką, nie wiem czy obawę, ale miałem po prostu wrażenie podparte konkretnymi faktami, że moi współtowarzysze niedoli właśnie cierpią na taki zespół Tureta, ale właśnie z tym schorzeniem, z tym, wiesz... uwydatniającym się w przekleństwach. No nie wiem, koniec końców okazało się, że oni chyba właśnie tak jak ty wkręciłeś Abelarda, to oni mnie wkręcili, bo się okazało, że oni nie mają, tylko oni po prostu są hamami i tak się zachowują. Ojcze Arkadiuszu? No wiesz co, z Turetem to jest taki temat, że właśnie w Polsce chyba taki najbardziej ogólnikowy obraz tego wszystkiego przedstawiła kiedyś Ewa Drzyzga w swoim programie i jej gość. Tak jak mówiliśmy o sobie, wiesz, ten taki, nie wiesz... Wiesz, no i ja sobie zawsze wyobrażałem, że to... Przez stery tak level taki, nie? Wiesz, ale to zmontujemy. Przyjdzie raz i powiesz... Oplułem go, ej, stary, chciałbym ci teraz oficjalnie pogratulować, ale dostajesz naklejkę honorowego dzielnego... Honorowego Tureta. Tak, honorowego Tureta, stary, wyślę ci pocztą, bo ja mam Tureta, stary, od 12 lat i się przestraszyłem. Nie, właśnie, ale to wiesz, to właśnie jest takie okropne, nie? Bo wiesz, to ja przedstawiłem w taki sposób bardzo śmieszkowy, ale teraz zdajesz sobie sprawę, że twój Tureta jest nic, wiesz. Ale, jesteś zdrowy, chłopie. Ale nie, powiem wam, że połowa tych ludzi, która była w tym nieszczęsnym... Ale tak sobie to ludzie wyobrażają, nie? To... Tak, no bo połowa ludzi w tym nieszczęsnym programie to byli, zaskoczę was, ludzie podstawieni. W sensie,
to byli, ja bym się nadawał. Tak, no, to byli ludzie bez stureta, którzy po prostu mieli to udawać. Ale dobra, chłopaki, już kończąc, bo widzę, że tutaj wszyscy na was już powoli czekają. O, już nas będą barykadować barierkami. Nie. Chyba mnie kurwa muszę zamknąć. Muszę oddzielić od zwierząt. O, tu jest właśnie tak. Chociaż to zjepy to. Dawaj! Kurwa! Dobra. Co za to? Co za to? Kurwa to paćmachy, kurwa to paćmachy. Ej, ale z wrażenia chciałem się zapytać, czy ktoś to nagrał, bo my przecież wywiad nagrywamy. Kurwa to paćmachy! Chłopaki, bo zbliża się Wielkanoc i na koniec odcinka stwierdziłem, że będę miał dla was małą niespodziankę. Panie operatorze, pan niczym na moja wodzianka poproszę tutaj. O jest, ale ubrany. Taki ładny jak on. Tak, no, to jest koszyk. Ale ja myślałem, że to będą z czekoladą te jajca. To są takie... Wiesz, kto zjadł tą czekoladę? Takie wersja sauté. Wiesz, kto zjadł tą czekoladę? Jaja z czekolady? Że obsrane? No. Chłopaki, tutaj jest 5 kuleczek. I... Niech ci ta czekolada pójdzie tam, gdzie trzeba. Niech są, że jedna jest puste, w pozostałych 4 są pytania i proszę was teraz, żeby każdy z was po kolei sobie brał po jednej kuleczce i odpowiedział na to pytanie. Szczerze, na maksa. Kurde, chyba będzie coś z jajcami albo... O, pierwsze mi się trafiło! Dobra. To jest szczęścia, zobacz. Oj, to nie, że sobie poradzę. No tutaj pstryk. Uwaga. Czym jest... Bra fitting. Wiem. Bra z angielskiego to jest stanik. Fitting to jest jak petting, czyli dotyganie, więc macanie cycków przez stanik. No prawie. Dopasowywanie to jest takie, wiesz. Czyli na przykład jak Wojtas by do mnie przyszedł i mówi: Krzysiu, weź mi coś tutaj do mnie dopasuj. Więc ja tak patrzę i mówię, no to takie jest takie B, takie B. Ale chociaż nie, czekaj, bo to jest ale takie wyrobione, jest naprężone. Ja ci podpowiadam. Że to jest dotykanie i dopasowywanie. Dziękuję. Krzysiu. Dobra. Teraz już się nie uda, już pustego nie będzie. Sprawdźmy. A? Jak? To już jest puste. Halo? Jakie to są jaja? Dobra, Arka wziąłem. No właśnie, ej, weź. Jest. Ej, strolowałem się na maksa, dawaj. Może też coś z cyckami będzie. Nie. Gdybyś mógł sobie zostawić tylko jedno wspomnienie, co by to było? Wow. Koledzy mi podpowiadają z zespołu, że pewnie wspomnienie członka któregoś z nich. Kurde, tylko jedno wspomnienie. Na pewno takie, wiesz, związane z muzyką, to by był koncert zeszłoroczny, Woodstockowy. Kurjewka. Tylko jedno wspomnienie i już nic więcej. Ale myślę, że to byłoby to, bo tak naprawdę gdybym odtworzył sobie to wspomnienie później i to byłoby tylko to jedyne wspomnienie, to pewnie to wiedziałbym, o co chodzi, w sensie skąd się tam wziąłem, jakie inne jakieś tam musiałbym wykonać czynności, żeby tam się dostać na tę scenę, jakkolwiek by to dwuznacznie zabrzmiało. W każdym razie chyba to by było to. To by mi pokazało jakąś tam drogę pewnie, jaką musiałem przebić. Kurde, brzmi tak górnolotnie, ale aż się trochę wzruszyłem. Także zostanę przy tym. To była pierwsza myśl. Okay. A ja mogę powiedzieć, jakbyś miał, jak ja bym tobie dał posłonie, wtedy jak Artek ci trzepnął głową o blok, o murek. Nasz kolega zespołu. To jest akurat pierwsze wspomnienie, które bym wymazał z głowy. Dobra, już, bo to jest, nikt nie wie, o co chodzi, znowu gadamy. Dobra, bo znowu ciekawe, czy teraz też, co to, tu już znowu się poniżę. Kurwa mać, co to jest aglet? Pokaż, jak się pisze. Aglet. Czy jak powiem, że nie wiem, to wyjdzie, że jestem bardzo głupi, czy? Nie. Nie? Pokazać ci, czym jest aglet? No. Ja akurat wiem. Tak? To jest, jak masz sznurówkę i na samym końcu jest... No na przykład jest, tu też na bluzach. Kurde, wiesz co, to trochę się teraz wstydzę, bo jak na hip-hopowca to by nie wiedzieć akurat.
chłopowcy, powiem ci, że potrafią tak lecieć. Kurde, ja bym chciał zobaczyć, jakie jest ostatnie pytanie. A to była Krzysia, ale dobra, możesz. A nie, bo ty miałeś drugie, to razem odpowiemy na to pytanie. Na 3-4 najlepiej. Miało być dwa. O kurwa, czego najbardziej obawiasz się w życiu? Śmierci. Nie? Ale to nie w życiu. A, to w życiu. A, nie, no w życiu tak, a... Wiesz, ktoś cię kili, mi już problemu nie będzie, a tak to... W życiu. A ty, Krzysiu, co, masz jakiś pomysł? Bo wiesz, bo jest dużo rzeczy, tylko tak, że najbardziej to... no nie wiem. O, że mi palce odpadną, to już nie mógł grać. Jakby sobie tak... Dobra, Krzysiu. Nie wiem, ja chyba mam jakąś taką, może trochę jakąś fobię czy coś, nie wiem, zawsze jakieś takie mam, taką obawę, że na przykład coś się mnie albo moim bliskim stanie gdzieś tam i to chyba tego się najbardziej obawiam, bo chciałbym, żeby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Mówiłem o tej śmierci, Krzysia. No ale to już śmierć, to już tam wiesz, już... Hardkorowa. Tak, tak, bardziej na ostro, a to chyba tego się najbardziej obawiam. Czyli obawia się, że mi palce odpadną. Tak, obawiam, że na przykład Żarkowi odpadną palce. I nie będzie mógł mnie tymi palcami dotykać tam, gdzie zazwyczaj mnie dotyka. Czyli na przykład w Radomiu. To ja wam na koniec życzę, aby twojej rodzinie nic się nie stało. Tobie, żeby palce nie odpadły, żebyś mógł grać na gitarze. Sklejaj wersy, nagrywaj płyty. Spotkamy się pewnie na kolejnym wywiadzie, na rapowym wywiadzie. Jasne. A jeszcze dzisiaj wam życzę powodzenia na koncercie i wytrwałości do końca trasy. Także dziękuję panowie za rozmowę. Dzięki wielkie. Dziękuję. Butak powraca. Ty, a my jesteśmy w Opolu w ogóle. No. Czy ciekawe, czy dzisiaj na koncercie będzie Lachroch Pawła? Wyłącz już. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu. Kiedy wpierdalałem swoich dżemu. Nie wiedziałem nic o tym. Nigdy nie, lecz ten dżem zadziałał mnie w głowie. Na Bemowie. Ej, chłopaki. Kiedy wsiadałem do samolotu, widziałem parę dzikich kotów. Wyskoczyły za mną i zaczęły grać. A ja na to im idźcie spać. Wymyśliłem i użyłem. I stworzyłem to, co marzyłem. Miałem wszystko, lecz nic nie mam. Z tego będzie jakaś wielka wena. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Jeden powie, drugi na niej. Powie jedno słowo, co ja wiem. I nie będzie wokół żadnych ciem. To jest dobre. Bo życie się rozciąga, a wena jest King Konga. Jest wielka dziwna i nic nie mówi. Moje życie jest tak dla ludzi. Grające, uśmiechające, nic nie widzące. Będę sobie śpiewał, będę sobie grał. Będzie coś jechało, powiem tralala. Wyśpiewamy wszystko, wszystko co ma być. I będzie dobrze, dobrze żyć. Na starość myślę, na emeryturze, zagrać jakąś muzę. A kiedy stchórzę, to wypierdalał będę z jakiejś innej scenki i tworzył będę dziwne kurwa dźwięki. To będzie właśnie mój wielki koniec, bo nie jestem do Wasyl i wszystko o niej. Dziękuję bardzo, pozamiatane. Je le pele mo, je le pele moi. Je le pele mo, je le bon, je le moi, je le papondé. Je le papon, je le tondé. Je le papon, je le tondé, je le tondé. A to już tam na inny odcinek. Dziękujemy, do widzenia. To był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu.